Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o królowej sportu, o lekkoatletyce w wydaniu ostrowskim. Moimi gośćmi są Olga Szlachta, witam cię serdecznie. Witam. I trener Michał Walczak, witam. Witam. Przede wszystkim na początek gratulacje za zdobycie w tytułu wydarzenia sportowego roku w plebiscycie Ostrowianin roku 2021. Dla was to było wydarzenie, bo Olga jeszcze została młodym talentem, tak? Także podwójną taką koronę zgarnęliście w tym plebiscycie. No tak, jeśli chodzi o Olgę, uważam, że jak najbardziej tutaj zasłużenie. No, prezentowała się niesamowicie, no, ma 6 złotych medali, 5 indywidualnych, nie przegrała nigdy w Mistrzostwach Polski. Ma rekord Polski w wieloskoku, ma rekord Polski w sztafecie, także jakby nie było tutaj według mnie żadnych wątpliwości, że powinna zostać młodym talentem roku. Natomiast jeśli chodzi o to sportowe wydarzenie, tutaj jest kwestia taka, że to są plebiscyty i no, powiedzmy sobie szczerze, sukces koszykarzy jest historyczny. Nigdy nie zdobyli wcześniej Mistrzostwa Polski, tak samo sukces żużlowców, awans do ekstraklasy. To są ogromne wydarzenia i tak jakby medialnie na pewno są to wydarzenia, które są dużo ważniejsze niż nasze osiągnięcia, te 25 medali. Natomiast myślę, że kapituła wzięła tutaj pod uwagę to, że głównie u nas startują zawodnicy z Ostrowa okolic. Być może to wzięli pod uwagę, nie wiem. Ja mam wielki szacunek dla osiągnięć tak jakby i żużlowców, i koszykarzy tutaj. I jak dla mnie osobiście jest to duże zaskoczenie i dziękuję kapitule. Tym bardziej, że to był taki no, fantastyczny, szczególny rok ostrowskiego sportu. Czym dla ciebie, Olga, właśnie są takie wyróżnienia? Bo medal to się zdobywa na zawodach, jest to złoto. Gdzieś tam odkłada się na półkę lub wiesza na ścianie, a potem są te laury dodatkowe. Czym dla ciebie właśnie są takie plebiscyty? No na pewno jest bardzo miło, jeżeli właśnie po tych wszystkich medalach, które udało mi się zdobyć, jeszcze jest tak, że doceniają ten mój sukces jeszcze bardziej, że dostaję takie wyróżnienie, więc na pewno było mi bardzo miło. Motywacja do dalszej ciężkiej pracy? Zdecydowanie tak. Każdy właśnie taki nawet najmniejszy gdzieś tam sukces, wyróżnienie zawsze motywuje, żeby jeszcze dokładać i żeby wszystko coraz lepiej robić. Jesteście u progu sezonu letniego. Ten okres pomiędzy sezonem halowym a letnim bardzo szybko przeleciał w innych warunkach treningowych. Jak się właśnie odnaleźliście w tej nowej rzeczywistości po wyprowadzce z obiektów Przykusu Cińskiego? No, powiedzmy sobie szczerze, jest dużo ciężej niż mieliśmy do tej pory. Dużo ciężej, jeśli chodzi o kwestie logistyczne. No, powiedzmy, że zaczynamy na przykład trening w pierwszym LO, bo tutaj mamy udostępnioną halę. Robimy część treningu w pierwszym LO, potem drugą część musimy się przemieścić na Kusocińskiego, potem wrócić, kończymy trening w pierwszym LO, także te treningi są dużo dłuższe. Też nie jestem, powiem tak, w 100% w stanie realizować tego, co chciałbym realizować. Czasami muszę dostosować się do sytuacji, także no, jesteśmy kreatywni, musimy sobie jakoś radzić, jak zawsze. Olga, odczuwasz jakieś zmiany, jeśli teraz trenujecie tutaj hala i stadion Kusocińskiego, jest trudniej? No na pewno jest trudniej niż było, bo wcześniej mieliśmy stadion praktycznie no, pod nosem, teraz jednak trzeba trochę przejść, taki niby mały spacerek, ale jak na przykład idziemy już z pierwszego do właśnie tam na stal, to już trochę jest to daleko, no ale trenujemy, bo chcemy trenować, więc myślę, że dla chcącego nic trudnego. Może się to, Michał, odbić na rezultatach zawodników w sezonie letnim? Nie chcę przewidywać, tak? No zobaczymy. No musieliśmy eksperymentować czasami i tak dalej. Gdybyśmy mieli normalne warunki, tak jak inne kluby, to na pewno te rezultaty byłyby dużo lepsze. To w ogóle bez dwóch zdań. No tutaj jest kwestia nie tylko tego, że mamy dalej, ale kwestia też, że no generalnie ostatni miesiąc był bardzo zimny. Te kluby, które mają hale lekkoatletyczne, mają tutaj zdecydowanie łatwiej. My pierwszy raz na skocznie weszliśmy w tym tygodniu, to jest, a startujemy za kilka dni tak naprawdę. Także no, tutaj jest ogromny problem, nie mogliśmy pewnych elementów technicznych robić i tak dalej. Także no, zawsze jesteśmy w tyle w stosunku do innych klubów, no, ale do tej pory sobie radziliśmy. Będziemy sobie radzić, ale mam nadzieję, że wreszcie ktoś nam pomoże i te warunki się poprawią. Kiedy te pierwsze starty takie, wiadomo, przygotowawcze, już tam treningowe, czy powiedzmy te kwalifikacyjne już się rozpoczynają 7 maja, ale docelowe imprezy też dosyć szybko, tak? Tak, jesteśmy zaskoczeni, bo pierwsza i to jakby najważniejsza impreza Mistrzostwa Polski Seniorów już odbędą się na początku czerwca, chyba od 9 do 11 w Suwałkach, także my już tu musimy trafić z formą, chcemy wystawić dość liczną ekipę, sztafety również. A następnie każde kolejne Mistrzostwa Polski to już w lipcu. Mistrzostwa Polski najpierw U20, potem U18, U23, U16 to tak jak zawsze dopiero we wrześniu. Tak naprawdę Mistrzostwa Polski też chyba podyktowane są tym, że jest kumulacja Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, chyba w tym roku akurat chyba tak przez ten okres pandemiczny to wszystko teraz
kumuluje się, tak? Tak, tak. Mistrzostwa świata są chyba na początku lipca, później Mistrzostwa Europy w sierpniu, ale ja uważam, że Mistrzostwa Seniorów można spokojnie było robić 2 tygodnie przed Mistrzostwami świata, gdzieś tam pod koniec czerwca i to nie byłby problem, no, ale będziemy musieli przygotować formę na 2 imprezy, to nie jest problem, od lat tak robimy, także na pewno nam to wyjdzie. Olga Szlachta, na jakie imprezy tak szykujesz swoją docelową formę, bo ty chyba masz nadzieję nie tylko zabłysnąć na arenie krajowej, ale być może zaistnieć na międzynarodowej latem tego roku? No oczywiście docelową formę na Mistrzostwa Polski, ale liczę, że uda mi się właśnie zrobić to minimum na Mistrzostwa Europy i że będę mogła tam się zaprezentować. To minimum na Mistrzostwa Europy ile wynosi? 12.40. Czyli tak naprawdę w hali je zrobiłaś, tak? Tak, w hali już je skoczyłam, teraz muszę je powtórzyć na otwartym stadionie. Teoretycznie łatwiej? Na stadionie otwartym? Jak fajnie wiaterek powieje, to zawsze jest łatwiej troszeczkę. No też była, Olga była na zgrupowaniach kadry narodowej. Ona akurat miała okazję robić trochę techniki, także myślę, że będzie w porządku. Jak takie zgrupowania wyglądają? To dla Ciebie też swego rodzaju nowość pewnie, nie? Ale jak się tam odnalazłaś i czy ten trening jest troszeczkę inny niż to, co robisz tutaj? Na pewno warunki treningowe są inne, tak? Tak, zdecydowanie warunki treningowe są o wiele lepsze. Właśnie mogłam przez 2 tygodnie szlifować technikę. U nas niestety właśnie ze względu na pogodę nie było możliwości, żeby tego robić. Więc na pewno myślę, że odbija się to dobrze na mojej technice i ogólnie bardzo dobrze mi się trenuje. A nawet jak Olga jest na zgrupowaniu kadry, konsultujecie gdzieś tam sam system treningowy, bo gdzieś tam przecież masz rozpisany dzień po dniu obciążenia? Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o pewne elementy, to ona wykonuje te jakby nasze, chociażby siłownie i tak dalej. Natomiast no, codziennie jakby mamy kontakt ze sobą, ja wiem, co dokładnie robi. Też konsultuję się z trenerem kadry narodowej. On jest bardzo takim otwartym człowiekiem, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, także tutaj nie ma żadnego problemu. Także na bieżąco, że tak powiem, wymieniamy się informacjami. Olga, tylko w Mistrzostwach Polski swojej kategorii wystartuje, czy gdzieś już nawet rzucisz ją na głębokie wody od razu na seniorów? Wystartuje, tak mi się wydaje, że wystartuje na Mistrzostwach Polski seniorów, dlatego że tym razem Mistrzostwa Polski seniorów nie są po jej docelowej imprezie, czyli nie czekalibyśmy specjalnie, musielibyśmy się specjalnie przygotować. Będzie jeden z elementów przygotowawczych do ważniejszych imprez dla niej, czyli do Mistrzostw Polski, mam nadzieję też do Mistrzostw Europy, także myślę, że zadebiutuje w Mistrzostwach Polski seniorów również na początku czerwca. Czy jakieś minimum nawet na Mistrzostwa Europy może zrobić na tej imprezie docelowej? Tak, 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 oczywiście. Znaczy nie docelowej, ale tej takiej prestiżowej, nazwijmy to sobie. Tak, ona może robić nawet te minima tutaj już za kilka dni w Sieradzu, także na każdej imprezie teraz, na której będziemy startować, będzie mogła robić minima na Mistrzostwa Europy. I Jerozolima Mistrzostwa Europy to tak brzmi dumnie, pewnie chciałabyś tam gdzieś zaistnieć w biało-czerwonych barwach już wtedy. No tak, na pewno to jest tam gdzieś, myślę, że marzenie każdego, kto trenuje, żeby wystąpić z orzełkiem na piersi, więc byłby to dla mnie ogromny zaszczyt, gdybym mogła reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Na liście rankingowej całkiem wysoko, zarówno w Europie, jak i na świecie, tak? Tak, to jest właśnie ciekawe, że na świecie jest koło chyba 19 miejsca, natomiast w Europie 15, także no, jeśli chodzi o trójskok, to Europa jest górą tutaj, także no, nie będzie łatwo oczywiście, ale najważniejsze jest udział, zdobycie doświadczenia i zobaczymy, jak będzie to wyglądało po sezonie letnim, na którym miejscu z rankingu by wchodziła teoretycznie. No i jak zwykle znam Golgę, pojedzie tam i będzie walczyła. Cały czas dwutorowo, skok w dal i trójskok, czy gdzieś tam będziesz chciała się specjalizować jednak w tym trójskoku? Myślę, że jeszcze na razie będziemy gdzieś łączyć te dwie konkurencje, no ale z czasem będzie trzeba się zdecydować na jedną i myślę, że padnie tutaj na trójskok. To jest takie gdzieś pozostałość, czy wyjście z tego wieloskoku, który tak świetnie, jesteś rekordzistką Polski w swojej kategorii w tej konkurencji? Myślę, że na pewno te dwie konkurencje gdzieś tam łączą się i właśnie jedna pomaga drugiej. Tym bardziej, że tyle świetnych skoczki w dal w Ostrowie masz w stali, że jest z kogo wybierać tak naprawdę, nie? Jak nie Olga, to za chwilę następne, to tak można by prawie całe podium obsadzić, nie? Chociaż no, nie jest oczywiście takie łatwe. Tak, poczynając od Natalii Benedykcińskiej, naszej najlepszej skoczkini w Ostrowie, tak Julka Podruczna, która wygrała Mistrzostwo Polski U18, jest Dagmara Adamcio, która zdobyła brązowy medal, Oliwia Płonka, która też była w ścisłej czołówce, także no, Ostrów stoi tymi skokami. Jakie inne jeszcze szanse medalowe czy na wysokie pozycje wiążesz właśnie z tym sezonem letnim? Na kogo najbardziej liczysz? Ja tutaj może bardziej wypowiem się o mojej grupie, bo przez właśnie tą sytuację też mamy mniejszy kontakt z grupami, chociażby biegi średnie, długie z Kamilą. Może tak powiem, totalnie się mijamy, nawet nie wiem, jakiej dyspozycji są jej zawodnicy.
Jeśli chodzi o moich zawodników, na pewno Olivia Clark, która zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski na 200 metrów. Tutaj też jest taka nadzieja, żeby pojechała do Jerozolimy razem z Olgą, zdobyła tutaj minimum. Też cieszę się, że wreszcie po długiej przerwie wróciła do trenowania Inga Kanicka. Tutaj też z nią wiążemy duże nadzieje, ma bardzo wiele zaległości, ale no 2-3 miesiące w tej chwili do tych najważniejszych imprez. Mam nadzieję, że uda się wrócić na te tory odpowiednie. No, tutaj sprinterzy? Sprinterzy, mamy niesamowicie potężnych sprinterów, jeśli chodzi o kategorię U20, U18 również, U16 też mamy niesamowitych, jeśli chodzi o sztafety. W U20 oczywiście Dawid Grzonka, tutaj jest ogromna nadzieja, żeby wystartował w Mistrzostwach Świata na początku sierpnia w Kolumbii. Ale generalnie jest tam bardzo wielu, bardzo fajnych tych sprinterów. Kuba Tuczyński też wrócił też po kontuzji i też się fenomenalnie prezentuje w trójskoku, też tutaj duże nadzieje z nim wiąże. No i oczywiście ci najstarsi, tutaj Natalia Benedykcińska, która w kategorii U23 ma szansę walczyć o jak najwyższą pozycję. Również w seniorze uważam, że ona ma naprawdę ogromny potencjał i przyjdzie ten moment, kiedy ona wreszcie odpali. Patryk Wykrota. Teraz dość dużo odpracowaliśmy nad pewnymi elementami technicznymi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcieliśmy parę rzeczy pozmieniać, żeby poprawić jeszcze jego czas na 100 metrów. Nawet bardziej na tym dystansie w tym momencie skupiliśmy niż na 200. No też ze względu na te warunki, ale to jakby osobny temat. A generalnie dla niego to jest te 200? Tak, bardziej docelowe, ale chcemy jak naj, tak jakby poprawić zdecydowanie pierwszą część dystansu, bo z tym jest największy problem. No, także no, tych szans, już nie mówię o młodzikach, bo oni mają dopiero we wrześniu, ale naprawdę tych szans jest bardzo wiele, a szczególnie właśnie jeśli chodzi o sztafety, niesamowicie mocne. W kategorii U20 w chłopakach planujemy wystawić dwie sztafety. Uważam, że te dwie sztafety mogą kręcić się koło medalu. Mogą być na pewno w pierwszej piątce, a mogą nawet kręcić się koło medalu. Nigdy w życiu jeszcze nie mieliśmy takich mocnych chłopaków w kategorii U20 i tak wielu mocnych chłopaków. Czyli sezon letni zapowiada się pasjonująco, już pewnie się nie możecie doczekać tych startów, bo raz, że to jedziecie na stadiony takich z prawdziwego zdarzenia, których jeszcze w Ostrowie niestety nie macie, ale to chyba też dla Was jest zupełnie inne, jak przyjeżdżacie na obieg, gdzie można postartować na tartanie z prawdziwego zdarzenia, tak? No tak, na pewno. Jeżeli przyjeżdżamy na takie właśnie obiekty z prawdziwego zdarzenia, to o wiele przyjemniej nam się tam startuje i biega. Czyli jak zaczniecie teraz tak naprawdę w maju, to praktycznie prawie cały weekend, tak? Impreza, gonić będzie imprezę. Tak, przez pierwsze 3 tygodnie będziemy startować sobie tydzień po tygodniu, czyli 7 maj, potem 14 maj, potem 21. Ja daję trochę odpoczynku moim zawodnikom i później prawdopodobnie na początku czerwca, tuż przed Mistrzostwami Polski Seniorów, wybierzemy się na Mistrzostwa Polski LZS-ów do Białegostoku. To będzie właśnie na kilka dni przed Mistrzostwami Polski Seniorów. Ci, co będą mieli minima na Mistrzostwa Polski Seniorów plus sztafety, będziemy chcieli puścić w Suwałkach. Potem kolejny start prawdopodobnie 18 czerwiec, 25 czerwiec, no a potem już to, co najciekawsze, czyli Mistrzostwa Polski w tych danych kategoriach wiekowych, plus Mistrzostwa oczywiście Europy, świata. Nastawiacie się na jakieś bicie rekordów, jeśli chodzi o medale, czy raczej spokojnie do tego podchodzicie, no bo ten rekord z poprzedniego roku jest tak wyśrubowany, że tak naprawdę wydaje się, że nieosiągalny, ale to tak co roku mówiliśmy o tym. Jeśli chodzi o rekordy, powiem tak, w zeszłym roku już mieliśmy 12 medali puchali, teraz mamy tych medali 9. Też jest dużo ciężej zdobyć medal, szczególnie indywidualnie właśnie na stadionie, chociażby w kategorii 18, ze względu na to, że na hali można startować tylko w jednej konkurencji, a na stadionie już w dwóch, czyli na przykład taka Julia Poduszna czy Dagmara Adamcio będą miały trochę trudniej, chociażby przez to, że już Olga Szlachta będzie również skakała chociażby w dal, ale tak samo... Całe podium jest mile widziane. Tak samo na 200 metrów Olivia Clark, tam dziewczynka wygrała na 60 metrów z fenomenalnym wynikiem, ta dziewczynka w sezonie startowym na 200 metrów pobiegła 23,97, co jest najlepszym wynikiem na świecie i rekordem Polski na 200 metrów na przykład. I ona nie mogłaby startować na 200. Także tutaj mówię, każdy medal to będzie niesamowite osiągnięcie. Nie? Także nie przyzwyczajmy się do tych medali. Pamiętajmy, że to jest zawsze wywalczony taki każdy medal. To jest niesamowita praca i tak dalej. No mam nadzieję, że znowu będziemy zaskakiwać tak jak Bartek Opielewicz chociażby ostatnich próbach. No i życzymy tego, żeby zaskoczyć też na imprezach europejskich, międzynarodowych, światowych, żeby gdzieś tam zaistniały nasze biało-czerwone barwy, ale docelowo żółto-niebieskie KS Talela. Dziękuję Wam serdecznie za wizytę w studio. Moimi gośćmi byli Olga Szlachta, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Michał Walczak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.